kochani, przenosimy się od FG w takie cudne miejsce, gdzie są takie widoki, że to nie może być Polska. Co to właśnie, jest? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Kochani. Halo, halo? Tak, to my. Michał i Agnieszko. Dzień dobry. To pod Krakowa, nie? Mieszamy? No. Nie, nie, nie. Troszkę dalej. Ta druga gdzie? Malta. Gdzie? Malta! Na Morzu Śródziemnym. Taka mała wysypka. My dokładnie na tej jeszcze mniejszej. Na Morzu. A co was tam sprowadziło, kochani? Pragnienie znalezienia miejsca, gdzie będzie ładnie, ciepło, słonecznie, gdzie będziemy robić to, co lubimy i gdzie będzie żyło się spokojnie. No, w Polsce. To całkiem jakby recepta na Polskę, co? Co dzisiaj przygotowaliście? Doradę. Doradę. Chociaż dzisiaj troszeczkę pochmurna mamy. I co przygotujecie? Dzisiaj, co mamy przygotowane? Mamy to, czego jest tutaj blisko, czyli rybki, świeże rybki, skoro jesteśmy na wyspie, jest morze, mamy świeże rybki, dostęp do nich, więc będzie świeża grillowana rybka, taka ziołowa z rozmarynem i z cieniakiem. I tutaj na deser, jak Misza będzie robiła szaszłyki. Będziemy grillować krewetki i robić koktajli z krewetek grillowanych. Krewetki będziemy, koktajl taki nie do picia, bardziej do jedzenia. To będzie koktajl w sosie majonezowo, jogurtowo, szanowy. A że ma być ładnie i kolorowo, to będą do tego kolorowe papryczki, odrobina pikanterii, czyli papryczka ostra i ogóreczek. Ale zobacz, Agnieszka mówi, Agnieszka przygotowuje na deser krewetki, czyli nic słodkiego, tylko coś, co jest z morza wyłowione. Dziękujemy wam, kochani. No i co, rybki nam się grillują. Rybka bardzo prosto, że tak powiem, przyrządzona. Rozmaryn, świeży tymianek, troszkę cytryny, sól, pieprz i to wszystko. Tutaj jeszcze dorzucimy sobie na deser nasze krewetki. Krewetki nam się zrobiły, więc je zdejmiemy. Rybka jeszcze chwilę potrzebuje. Teraz tak, na te nasze gorące kreweteczki troszeczkę masła. Tutaj druga część naszego dania, czyli koktajl z krewetek. Kto ogląda grubego, to pewnie wie, jak go zrobić, a kto nie, tam na dole będzie link w opisie. Możecie wejść, zobaczyć sobie, jak ja go przyrządzam. Więc nie będę tutaj przedłużał i widzimy się za chwilę, jak skończę. Rybka gotowa, ładnie poskładane wszystko, więc próbujemy, czyli to co najlepsze. Agniesia, zbliżenie poproszę, zobacz na rybkę. Dum, 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 dum.
Hyc. I piękny filecik nam zszedł. Ta-da! I hyc cytrynkę. No i spróbujemy. Patrz, jakie piękne białe mięsko. Soczysta, ziołowa, no idealna, taka jak być miała. Anisia? Gdzie jesteś? Samolocik. Pomidorek grillowany, słodziutki. Idealna. Bardzo dobre. On też mówi, że jest dobra. Andrzejku, zachowuj się. Tak, nasz kot jest Andrzej. Jeżeli lubicie, jak gotuję, podoba wam się, zostawcie subika, dajcie subika, kliknijcie łapkę w górę, napiszcie komentarze, czy wam się podobało, czy może wam się nie podobało, czy coś zmienić. No i co? Do kolejnego odcinka. Hej, hej, smacznego. Ja wracam do ryby, póki ciepła.